W samym środku zimy, najcieplejszy dzień w roku. Chociaż Boga nie widzimy, ma On nas na oku. Bo nie tylko On się rodzi, ale także każdy z nas. Czy to starsi, czy to młodzi, każdy jeszcze raz. W tej stajence z samym siankiem otwieramy oczy. Jedni wczesnym rankiem, inni w środku nocy. Tak wkraczamy w nowe życie po raz wtórny. Słysząc głośne serca bicie, przenosimy góry. Nic nam straszne, żadna trwoga, gdy u boku mamy Boga. Śpiewem naszej scholki dziecięcej oraz wierszem naszej młodej parafianki rozpoczynamy razem wspólne, radosne kolędowanie dla małego Jezusa. Kiedy myślimy Boże Narodzenie, mamy wiele skojarzeń. Używamy różnych słów, różnych określeń, wyrazić to, co się tak naprawdę wtedy wydarzyło. Gdybym zapytał dzisiaj Ciebie, droga siostro, Ciebie, drogi bracie, zadam takie pytanie. Jaką prawdę wiary wyznajesz, świętując rocznie Boże Narodzenie? W co wierzysz? Co wyznajesz? Co głosisz? Ktoś powie, wierzę w Narodzenie Jezusa Chrystusa. Nie ma racji. Ale kim był ten Jezus Chrystus? Dlaczego od 2000 lat świętuje się urodziny człowieka o tym imieniu? Czy znamy cesarza, którego urodziny od tak dawien się wspomina regularnie i taktycznie? Czy znamy jakiegoś wielkiego króla, który podobnie świętuje swoje urodziny w pokoleniach następujących po nim? Może kilka osób pamięta, ale my, drodzy bracia i siostry, świętujemy od 2000 lat rodziny tego człowieka. To znaczy, że jest to ktoś wielki. Kim on jest? Kim on jest? Ktoś powie, jest to Syn Boży. Tak, ma rację. Syn Boży. Jest to ten, który jest potężny, pełen władzy i mocy, który jest Synem Bożym. A od kiedy jest Synem Bożym? Kiedy stał się Synem Bożym? W tym dniu Bożego Narodzenia? Jak głosi Jan Apostoł, był on Synem Bożym od początku, kiedy powstał świat. I był Synem Bożym wcześniej. Synem Bożym jest, był, a nie stał się. Kim stał się? Tego dnia stał się człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem. Bóg Wszechmogący stał się człowiekiem i możemy my wszyscy tutaj z radością wyznać i uwielbić Boga, że powołał nas do takiej wielkiej, wspaniałej tajemnicy, że każdy z nas może powiedzieć, że w moim rodzie, że w moim ludzie są królowie, są władcy, są ludzie prości, robotnicy, sędziowie, piłkarze, ale jest także Bóg. Moim bratem, z krwi i kości, moim bratem z natury jest Bóg. I dlatego od 2000 lat śpiewamy to i świętujemy tę szczególną uroczystość, aby przypomnieć sobie, co wielkiego otrzymałem od Boga, jak wielkie i wspaniałe rzeczy. I z taką intencją powinienem śpiewać kolędy. Z taką intencją powinienem wyśpiewywać te kolędy, których kilkadziesiąt albo kilkaset znajdziemy w naszym języku polskim, które wyznają tę samą tajemnicę i tę samą prawdę i z tej samej prawdy wypływają. Dlatego dziś, gdy będziemy śpiewać, za każdym razem pamiętajmy, że wyśpiewujemy Bogu chwałę, który powołał nas do tego, żebyśmy mogli dzisiaj się nazywać Jego braćmi i zasiąść z Nim w przyszłości przy stole królewskim, w niebieskim Jeruzalem, w niebieskiej ojczyźnie, do której zostaliśmy powołani. Dlatego jest dzisiaj szczególna okazja, żeby zaśpiewać 4 pełne zwrotki jednej z kolęd. Nawet 8, jeśli dobrze zwróciłem uwagę. Kochani, w każdej z tych kolęd, gdy zwrócimy uwagę na końcówkę, zobaczymy jedną rzecz. Kto ma oddać Bogu chwałę? Wołek, ksiołek, anieli, królowie, oni też wszystko uczynili. My
mamy oddać Bogu chwałę. Ja idę do Ciebie, Panie, aby wyznać Tobie chwałę, aby oddać Tobie hołd. Taka jest prawda, taka jest tajemnica Bożego Narodzenia. Taki jest prawdziwy sens śpiewu kolęd. Dlatego dzisiaj jeszcze raz przypomnijmy sobie tę intencję. Przyszedłem tu, by wychwalać Pana. Zapraszam. Ten koncert dedykujemy wszystkim, którzy są z dala od swoich bliskich lub zostali nieszczęśliwie rozłączeni. Włączmy się wszyscy w śpiew, także pozostałych kolęd, które z pewnością doskonale znamy. To one towarzyszyły nam już od dzieciństwa. I niech zimna stajenka wypełni się miłością, dobrem i radością. Zapraszamy. Regem magnelo.
świętuje jednego dnia. Wystarczy, że to wydaje piękne dźwięki na godzinę brzmienia. Czy wystarczy tylko, że próbuje wydawać z siebie piękny głos? Co trzeba uczynić? Żeby moja modlitwa była miła Panu Bogu. Co jest potrzebne? Niektórzy mówią, że trzeba się skupić. Inni mówią, że trzeba spełnić dobre uczynki. Ale tak naprawdę trzeba tylko jedno. Mieć serce swobodne. Jeśli moje serce teraz śpiewa Panu Jezusa i Chrystusowi, wyśmiewuje Bogu, tak jak potrafię. Dźwięk, śpiew, muzyka. To rzeczywiście śpiewałem i modlił się dwa razy. Ale to jest bardzo ważne, żeby to serce było przy Bogu. Nie tylko melancholijny nastrój, nie tylko piękne dźwięki, nie tylko zachwycenie uczucia, ale przede wszystkim serce sprowadzone do Boga, do Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem. Dlatego też śpiewajmy teraz. Śpiewajmy właśnie z naszym sercem przy Bogu. Wtedy będzie to ta modlitwa, która jest dwa razy mocniejsza. Będzie to modlitwa, która jest dwa razy silniejsza. Pod tym właśnie radnym. Święty Jan Chrzciciel powiedział, że poezja, sztuka jest odwzorowaniem piękna Boga. Na tyle, na ile potrafi, na tyle oddaje piękno Boga. Dlatego teraz, gdy śpiewasz, wyrażasz piękno Boga. Starać się zbliżyć do Niego także przez swoje uczucia. Dlatego się po prostu mówi, że kto dwa razy, kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Thank you.
z Ewangelii, które powiedział sam Pan Jezus Chrystus, gdy był dorosłym, odnoszą się zarówno do Niego, małego dziecięcia, które przyszło do nas. Chrystus Bóg przyszedł do nas. Pozwólmy Mu przyjść do siebie. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, ale my też jesteśmy zaproszeni, żeby pozwolić Mu przyjść do nas dzisiaj, także w tym czasie Bożego Narodzenia. Drodzy bracia i siostry, jest jeszcze jedna prawda dotycząca modlitwy na podstawie tego fragmentu, że najbardziej umiłowaną modlitwą Panu Jezusowi jest modlitwa dziecka. Gdy mała dziewczynka śpiewała w piękny, prosty sposób. Bogu ta modlitwa jest szczególnie miła i najbardziej skuteczna. W czasie Bożego Narodzenia dzieci mają swoje szczególne prawa i mają ten szczególny dar otrzymać ten wspólny śpiew. Śpiew z rodziną, śpiew z rodzicami, śpiew z bliskimi. To jest przywilej, prawo, ale ogromny dar. Kto pozwala dzieciom modlić się, kto pozwala dzieciom przychodzić do siebie, ten otrzymuje wielkie dary. Dary błogosławieństwa i Bożej miłości. Słyszałem taką historię. Kiedyś pewna mama zachorowała na bardzo ciężką chorobę. Udawała się do szpitala. Musiała podjąć leczenie. Wyszła diagnoza bardzo smutna. Smutna również dla dzieci, które uświadomiły sobie to, że mama miała odchodzić. Dzieci powiedziały: mamo, będziemy się nad tobą modlić. Nakładały na nią ręce i modliły tak, jak potrafiły. Jedno, drugie, trzecie modliło się do Pana Boga. Jedno bardziej składnie, drugie mniej. I w końcu przyszło ostatnie, szóste. I mówi, bo jedną modlitwą, jaką znał, była modlitwa: Panie Boże, pobłogosław te dary. Nałożyła na mamę rękę, powiedziała: Panie Boże, pobłogosław te dary. I na tym się skończyło, ale wcale nie. Mama poszła do szpitala i wszelkie badania okazały się nieprawdziwe. Choroba ustała. Właśnie dzięki modlitwie tego małego dziecka, które nie potrafiło powiedzieć, ale modliło się sercem. Pan Bóg też nas zaprasza do tego, by nasza modlitwa była podobna. By była modlitwą dziecka, które ufa bezgranicznie. Thank you.
jesteście z nami, że chcecie śpiewać. I dziękujemy Wam za to, że pomogliście nam uwielbiać Jezusa, że odeszliśmy choć na chwilę od stołów, że poćwiczyliśmy przeponki i śpiewaliśmy na chwałę Bożą. Ja muszę dodać, że kto śpiewa czysto, ten się 4 razy modli, więc ćwiczmy wszyscy w domu, żeby śpiewać jak najczyściej, jak najładniej. Wtedy będziemy się modlić 4 razy. Kochani, wszystkim jeszcze raz radosnego świętowania. Święta się jeszcze nie kończą, choć może jutro niektórzy muszą iść do pracy. To radosne świętowanie trwa aż do 6 stycznia, więc śpiewajmy w domach, radujmy się i wychwalajmy małego Jezusa. Jeżeli do...